Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy krokiety z kapustą kiszoną i suszonymi grzybami. Na ciasto naleśnikowe potrzebujemy 2 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 ml, sól i pieprz, szklankę wody, szklankę mleka, 1 jajko i 2 łyżki stopionego masła. I składniki ciasta połączymy i pozostawimy na 30 minut, aby ciasto odpoczęło. I później będziemy smażyć naleśniki. A tutaj miałam 0,5 kg kiszonej kapusty i garść suszonych grzybów. Grzyby opłukałam, zamoczyłam na noc i gotowałam godzinę czasu. I później grzyby drobniutko posiekałam, podsmażyłam z cebulą na maśle i dołożyłam kapustę, też pokroiłam drobniutko i podlałam wywarem z grzybów. I to razem gotowałam 40 minut. I tak, takie mam nadzieję. Gdyby się okazało, że jest za rzadkie, to możemy dołożyć sera żółtego, jak lubimy, lub 2 łyżki bułki tartej. Tak, ciasto ma idealną konsystencję. Pozostawiamy na 30 minut, aby odpoczęło. Ciasto już odpoczęło. Na suchą patelnię wlewamy niewielką porcję ciasta i smażymy naleśniki. Cieniutkie z jednej i z drugiej strony. Naleśniki bardzo szybko się smażą. One są takie cieniutkie, bo wlewamy niewielką ilość ciasta, a nadzienie doprawiłam solą, pieprzem i tymiankiem. Możemy według własnego smaku sobie doprawić. Mogą być też pieczarki, jeżeli nie mamy suszonych grzybów. To już jest dowolność. Jak sobie nadzienie zrobimy, czy to będą grzyby suszone, czy to będą pieczarki, to już jest tak. Naleśniki tak wyglądają, świetnie, mięciutkie i tak zrobię z pozostałą częścią ciasta. Naleśniki już mam usmażone i teraz będziemy, ten będzie bardzo gorący, więc przełożę inny, żeby mnie nie parzył. I teraz będziemy nadziewać i zwijać naleśniki. I tutaj zostawiłam sobie tak około 3/4 szklanki ciasta, bo w tym cieście będziemy zanurzać naleśniki i obtaczać w bułce tartej. Dajemy porcję, taką łyżkę grzybów z kapustą do środka i zwijamy. I tak wyglądają krokiety. I ja ułatwiłam sobie sposób. Te krokiety posmaruję tym ciastem i położę na tacę z bułką tartą. Nie wiem, czy to widać. I posmaruję z drugiej strony i również posypię bułką tartą. Jest to taki szybki mój sposób i mamy krokiety opanierowane. Tak wygląda krokiet z kapustą i suszonymi grzybami. I tak zrobię z pozostałymi
naleśnikami zwinę. To należy tak do środka założyć, zwinąć i później, tak jak ja, a możemy zanurzyć bezpośrednio w cieście. To już jest dowolność. Ja to sobie tak po prostu ułatwiłam sprawę. I z drugiej strony i posypujemy bułką tartą. I obsmażymy na złoty kolor z jednej i z drugiej strony. Tak zrobię z pozostałą częścią krokietów. Krokiety mam zrobione i teraz będziemy obsmażać. Obsmażamy na ulubionym tłuszczu. Może być olej, może być smalec, może być gęsi smalec, klarowane masło. To już jest dowolność. Jak i w domu używamy taki krokiety, obsmażamy. Obsmażamy na złoto-brązowy kolor z obu stron. Krokiety mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. I włożymy następną porcję. I tak wyglądają krokiety z kapustą i suszonymi grzybami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.